Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A prognozy i synoptycy potwierdzają, przed nami wyjątkowo ciepła Wielkanoc, temperatura będzie przekraczać 20 stopni. Co prawda ta nadchodząca doba przyniesie nam jeszcze dość zmienną pogodę. Nad Polską ulokował się teraz układ niskiego ciśnienia, któremu towarzyszą fronty atmosferyczne i tak tej nocy chmury i opady deszczu, głównie na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Na południu możliwe są także opady deszczu ze śniegiem. Nieco więcej pogodnego nieba jedynie na północy i na zachodzie kraju. Na termometrach w nocy od 5 do 6 stopni na przeważającym obszarze. Cieplej na wschodzie, tutaj od 7 do 8 stopni, natomiast najchłodniej w okolicach Zakopanego. Tutaj temperatura może spadać do minus 2 stopni. Jutro natomiast w ciągu dnia zdecydowanie więcej słońca i więcej pogodnego nieba po przejściu frontu, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu Polski. W drugiej części dnia natomiast kolejny front dotrze nad północno-zachodnią Polską i on późnym popołudniem, wieczorem może przynieść ponownie przelotne, delikatne opady deszczu. Natomiast wszystko rekompensować będzie temperatura. Jutro już dwucyfrowe wartości, od 12 do 15 stopni na północy, 17 stopni w centrum, do nawet 18 stopni we Wrocławiu czy w Zielonej Górze. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu jeszcze z przewagą chmur, ale z biegiem nocy zacznie się wypogadzać, na termometrach od 4 do 5 stopni. Jutro przez cały dzień w regionie towarzyszyć nam będzie bardzo przyjemna i słoneczna pogoda. W drugiej części dnia zaczną gromadzić się chmury, ale one już nie będą przynosiły nam opadów, na termometrach od 14 do maksymalnie 16 stopni. Natomiast jutro może nam delikatnie doskwierać nieco silniejszy wiatr. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 999 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.